Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dapsz, czyli Craft Iza. Dziś nagrywam bezpośrednio z telefonu, dlatego widać tutaj te stopki od telefonu. Nie wiem, na ile da się to wyciąć w programie do obróbki, ale na najwyżej zostaną. Dzisiaj zapraszam na film z serii Planowanie. Jak dla mnie bynajmniej, może też dla wielu z Was, więc jak dla wielu z nas, wrzesień jest takim małym styczniem. We wrześniu rozpoczyna się rok szkolny, wiele rzeczy znowu się powakacyjnie w naszych planach zmienia i podobnie jak pewnie u Was jest też u mnie. U mnie wrzesień jest małym styczniem, dlatego zapraszam Was dzisiaj po pierwsze na film z planowania, a po drugie trochę na opowieść o tym, jak te moje plany będą od września wyglądać. Mój notes od Devangarii szczęśliwie się skończył. Nie jestem z niego zadowolona. Pękła tu okładka, więc tu mi wszystko lata. Więc no, jeśli chodzi o okładkę, to w ogóle, że tak powiem, nie mogę nic dobrego na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o sam papier, to spoko. Papier jest fajny, fajnie się po nim pisze. Jest bardzo biały. To no, widać na załączonym obrazku, że jest bardzo, bardzo biały, a ja jestem przyzwyczajona do takiego papieru trochę ekry, ale to jakby no, nie zmienia faktu, że papier nie był zły, że tak powiem. Nie przebija, fajnie się po nim pisze, choć lepiej pisze się długopisem niż tymi mikronami. Te mikrony, no, piszą, tak? To jest tutaj coś zapisane, ale no, nie był najszczęśliwszy to wybór, jeśli chodzi o ten papier. W Devangarii zmieściłam się do końca sierpnia, z tym, że sierpień jest już zrobiony, tak wiecie, dość po macoszemu, bo zostały mi trzy ostatnie kartki, a chciałam, żeby ten ostatni tydzień sierpnia był jednak w miarę zaplanowany. Jesteśmy tu. Coś mi się tu pomyliło. Jesteśmy tu, ale dziś jest 31, a nie pierwszy. Film zobaczycie pewnie w niedzielę, chyba pierwszego chciałam go opublikować. Wszystko zostało tak samo, zostały tak samo podzielone tygodnie. Tutaj ta strona taka do uwzględnienia wszystkiego tego, co jest do zrobienia, łącznie z, i no nie łącznie, tylko i z wykresami kroków i snu, jeszcze jak widzicie nie podokończone, ale sen jest bardzo łatwy do zaznaczenia, bo ja śpię ostatnio bardzo mało godzin. No i tu jeszcze zostało sporo kartek, więc gdybym nie zapisywała tutaj moich schematów do szydełkowania, no to pewnie jeszcze wrzesień zmieściłby się w tym samym notesie od Devangarii. Tymczasem się nie zmieścił, więc szczęśliwie przechodzimy do nowego planera. Jest to planer od Oli Budzyńskiej, czyli od Pani Swojego Czasu. To jest była nazwa biznesu, jaki prowadziła Ola. Teraz już Pani Swojego Czasu jako taka nie istnieje. Natomiast w zeszłym roku, czy też tam jakoś na początku tego roku wyszły nowe planery. Wyszły nowe planery, dwa rodzaje, jeden taki bardzo energetyczny chyba, a drugi taki bardziej stonowany i ten bardziej stonowany mam ja, taki zielony z zielonymi musztardową wstążeczką, tak żeby wszystko jakby pasowało do tego, co tutaj się w tym planerze, na tym planerze dzieje. No planer pełen czasu, zbudowany jest tak samo jak wszystkie inne planery, które miałam do tej pory od Olki. Na początku jest spis treści, później jest 12 miesięcy, w żaden sposób nieponumerowanych, nienazwanych, więc planowanie w tym notesie możecie zacząć od kiedy tylko chcecie. Ja zaczęłam od września. No i wciąż i jak zwykle posiłkuję się przy moim planowaniu, przy moim bullet journalu, naklejkami od Tosi z Tosiakowo. Link do Tosi podlinkuję w opisie tego filmu. Zaplanowany jest tutaj miesiąc z informacją tak naprawdę
kto mam w tym miesiącu urodziny, ponieważ te ważne rzeczy do zrobienia ja mam zapisane tam, wiecie, przy danym miesiącu. Natomiast tutaj jeszcze jest zaznaczony wyjazd do Tygodzina. W priorytetach jest oczywiście szkoła i uczelnia oraz ten Tykocin. Więc mamy tutaj 12 miesięcy. Oczywiście, że mi nie starczy na 12 miesięcy, ale no postaramy się, żeby starczył na jak najdłużej. Na początku zrobiłam sobie future log. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czekam na kalendarze na 2025, będzie styczeń i luty. No i tutaj są też zaznaczone urodziny, moje wyjazdy, rozpoczęcia roku szkolnego, jakieś tam, wiecie, wydarzenia, święta i tak dalej. Tutaj mam moją mapę myśli, ona jest prawie że przeniesiona z poprzedniego. 25 rzeczy do zrobienia w 2025, no bo zaraz będzie 2025. 2024 został w starym notesie. Jest to tutaj, tylko nie, przez to, że on jest zorganizowany, nie ma tej przestrzeni na początku. Tam były na początku chyba dwie czy trzy wolne kartki. W związku z tym teraz, jak chcę wrócić do czegoś w tym notesie, no to szukam, tak? Szukam. Oczywiście, że mogłam zrobić spis treści, ale tego nie zrobiłam. To był future log, tu już były miesiące, więc tutaj były dwie wolne kartki, czyli cztery strony, tak? Więc no coś tutaj, jakiś początek jest zaplanowany, ale teraz muszę latać i szukać tego, co chciałam Wam pokazać. Tak jak powiedziałam, mapa myśli została przeniesiona. Tu były gdzieś 24 rzeczy do zrobienia w 2024. No, jak widzicie, sporo rzeczy jest już zrobionych, sporo jeszcze rzeczy czeka. No, ale do końca 2024 mam jeszcze 4 miesiące, także spokojnie. Tutaj przeczytane 2024-2025. Tu zostawiłam sobie wolne kartki, bo chciałam zaplanować kwartał czwarty, ale jeszcze nie doszłam do tego momentu. No i dalej jest planowanie miesiąca i ono wygląda u mnie zawsze tak samo. Jest wdzięcznik, ten miesiąc był, czyli podsumowanie miesiąca. Natomiast z tej strony mamy rozpoczęcie miesiąca, czyli powitanie miesiąca. Tutaj powinien być jeszcze swoich sukcesów, ale nie wiem, czy go nie zapodałam gdzieś indziej. Tutaj mamy śledzik, czyli tak zwany habit tracker. Ja nie mam dużo rzeczy, ciągle jakby próbuję te same nawyki w sobie utrwalać. Jest kalendarz, jest chcę, czyli trochę się pomyliłam, bo zamiast chcę miałam to zapisać w zakupach. To co chcę, to ja, no to okej, okay, to jest też to co chcę, ale miało być zapisane w zakupach do kupienia we wrześniu. Choć jeszcze no, zobaczymy, czy tak na pewno wyjdzie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o takie, wiecie, ogólne rzeczy w miesiącu. Dalej zaczynają się tygodniówki. I to jest moja pierwsza tygodniówka we wrześniu. Wydaje mi się, że pomyliłam się w numerze tygodnia. Wydaje mi się, że to jest tydzień 37, a nie 38. Jeszcze to sprawdzę. Ale tak mi się wydaje, że się tutaj tego pieprznęłam, no ale nieważne, sen i kroki, pod spodem jeszcze będą trackery z lekami, zapomniałam ich przykleić i nie pamiętam, gdzie je mam, no gdzieś mam, tych naklejek, jak widzicie, od Tośki sporo, one są bardzo przydatne i kiedy kupuję cały zestaw miesięczny, to mogę je też wykorzystać. To był u mnie sierpień, niewykorzystany prawie w ogóle, bo ja sierpnia za bardzo nie planowałam, bo większą część sierpnia spędziłam na wakacjach, 2,5 tygodnia, więc nie było tam co za bardzo planować. A te trackery, takie malutkie, pomagają mi śledzić, o, może nie do góry nogami, nie? Pomagają mi śledzić przyjmowanie leków. Więc bardzo chętnie je tutaj sobie
zapisuję i to jest ten pierwszy, znowu do kłótankami, i to jest ten pierwszy, który mówi o lekach, a ten drugi to jest scrap. Scrap albo czytanie, albo co tam akurat w danym tygodniu chcę sobie pośledzić. No i są wypisane najważniejsze zadania na ten tydzień, pierwszy tydzień września. No i tu jest, będą kolejne tygodniówki. Postaram się Wam też pokazać, jak taką tygodniówkę planuję. To nie zabiera dużo czasu, szczególnie jak się ma te naklejki, to tutaj nawet bez naklejek, no bo co to jest za problem napisać w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i wpisać sobie kolejny numer tygodnia. Nie wiem, czy właśnie szybciej nie byłoby napisać niż wszystko wyklejać, ale ja już się tak przyzwyczaiłam do tych naklejek, że zwyczajnie nie chcę z nich rezygnować. I teraz moje wielkie plany na wrzesień. Nie mam jakichś bardzo wielkich planów na wrzesień. Chciałabym ustrukturyzować to, co już w miarę, czego się w miarę podjęłam. Czyli po pierwsze wrócić do ćwiczeń. Wiadomym jest, że wakacje to nie jest czas nastrajający na jakieś wielkie ćwiczenia. My dużo spacerowaliśmy, robiliśmy bardzo dużo kroków każdego dnia. No ale takie wiecie, ćwiczenia w domu chciałabym jeszcze zacząć wdrażać i zacząć ćwiczyć w domu, dlatego że w domu, bo ja niekoniecznie lubię te zorganizowane grupy, chociaż na zorganizowanej jodze było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Łyczek kawki. Więc moje plany takie wrześniowe związane z takim życiem prywatnym, powiedzmy, nie są jakoś za bardzo ubrane w słowa w tym miesiącu. Skończyliśmy dwa ogromne projekty domowe, czyli remont kuchni i remont łazienki. Dlatego teraz odpoczywamy od jakichś tam takich, wiecie, wielkich domowych zajawek. Natomiast we wrześniu chciałabym wrócić bardziej do scrapa, gdyż ponieważ no, po pierwsze mam sporo rzeczy, które czekają, a po drugie już bardzo dawno niczego nie robiłam. Ostatnio wrzucałam na relację kartkę ślubną i to była tak naprawdę pierwsza rzecz zrobiona, nie wiem, od czerwca chyba. Wydaje mi się, że w czerwcu ostatni raz robiłam coś sensownego ze skrapowania i to były przeważnie prace warsztatowe związane ze zlotami. A tak to nic mądrego nie robiłam. I tak właśnie czekają do skończenia rozdziały i tych prac w rozdziałach z Kasią Kędzierską jest bardzo, bardzo dużo. A już, jeśli się nie mylę, są już zapisy na kolejne, więc no, trzeba by było chociaż trochę do tego wrócić. Natomiast jeśli chodzi o kanał, to postaram się wrócić do tworzenia na kanale, choć też nie mogę tego na 100% obiecać, ponieważ naprawdę no, weny brak. 1 września poszedł newsletter i plan na jesień. Znaczy mam nadzieję, że poszedł. Znaczy plan na jesień na pewno, bo jest już zaplanowany od jakiegoś czasu, więc plan na jesień na YouTubie na pewno pójdzie. Ile z tego zdołam zorganizować, to się okaże. Jak wiadomo, no wrzesień to czas powrotu do szkoły, więc tam też będzie dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy z tego napiętego planu cokolwiek nie wyleci. Na pewno na kanale nie pojawi się nic związanego z kolekcjonnikiem, bo tak jak mówiłam, kolekcjonnik ma być niespodzianką dla Pauliny, więc nie będę go pokazywać, dopóki go nie wyślę Paulinie, tak żeby miała niespodziankę. W miesiącu wrześniu chciałabym jeszcze robić kartki i to będzie kontynuacja tego cyklu tutoriale z Izunią. Chciałabym Wam pokazać moje prace, takie wiecie, moje, czyli no inspiracje, jeśli ktoś miałby się ochotę czymś zainspirować. Nie wiem, czy akurat w takiej kolejności, ale okej, no spróbujemy. Myślę, że jednakże zaczniemy od tyłu, czyli od tego albumu Folio, ponieważ znalazłam świetny pomysł na bramę. No co ja gadam? Świetny pomysł na bazę, więc pewnie będę go robić. Chciałam go zrobić do wyjazdu do Tykocina, ale naprawdę nie umiem powiedzieć, czy to mi starczy czasu. Będzie oczywiście planowanie i będzie coś
nowego, co chciałabym zacząć robić na kanał, i to są żurnalowe herstorie, czyli art żurnal poświęcony fajnym kobietom. I zaczniemy od dwóch kobiet, które są związane jakby no, trochę z moim fachem, od dwóch kobiet, które są związane z informatyką. Pierwsza to jest matka Wi-Fi, a druga to jest kobieta, która jako pierwsza wymyśliła coś na kształt szybkiego przetwarzania danych. Nawet program został nazwany od jej imienia. Więc no, dwa takie wpisy art żurnalowe zrobimy. No i tutaj jest oczywiście content YouTube'a zaplanowany. Nie ma jeszcze rozpisanych tygodni. Na razie jest tylko ten taki, wiecie, wstęp miesięczny. No, tak pomyślałam, że będzie lepiej, jeśli bardziej rozplanuję mój niezbędnik skraperki. Więc po wycięciu wracam, bo spadł telefon. Więc bardziej skupiłam się w tym miesiącu na scrapbookingu. Jeszcze nie wiem, jak to pójdzie, ale no powiedzmy, że chciałabym się bardziej na tym skupić, niż na planowaniu jakichś wielkich rzeczy związanych z życiem prywatnym, bo tam po prostu ich póki co nie ma. Musimy odpocząć od tych wszystkich remontów i od tych wszystkich, wiecie, rzeczy związanych takich typowo z mieszkaniem, choć już w końcu możemy powiedzieć, że mieszkamy we własnym mieszkaniu, a nie tylko w kupionym. Więc to by było na tyle. Piąty raz to powtarzam, ale wrzesień to jest u nas miesiąc szkoły. W tym roku we wrześniu będziemy też szykować naszego syna na wyprawę na studia do akademika, więc wiecie, to będzie co robić. Będziemy to planować, że tak powiem, na bieżąco. Dlatego nic we wrześniu takiego poważnego nie ma. Tak jak powiedziałam, chciałabym dwa razy w miesiącu rzucać post z planowaniem. Będzie to jeden z nich, to będzie na pewno, to jest pierwszy oczywiście, więc drugi to na pewno będzie planowanie tygodnia, a potem postaram się z Wami też spotkać na planowaniu miesiąca. Mam nadzieję, że nikt mi nie zarzuci podkradania pomysłu. Ja i tak rzadko kiedy planuję z Tosią, w sensie, że kiedy ona robi planowanie miesiąca, to ja zwykle robię coś innego. Więc albo już mam to planowanie miesiąca za sobą, albo dopiero będę je mieć za sobą. Więc no, myślę, że nie wejdę za bardzo Tośce w paradę. Przepraszam Was za moje niedociągnięte paznokcie, ale tak mi strasznie tu pękł, że teraz muszę go trochę, wiecie, pozabezpieczać takim specjalnym lakierem i on jest niestety taki różowawy, więc no, przebija mocno. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że nie wejdę w paradę Tośce i że się na mnie nie obrazi. Więc zapraszam Was na miesiącu, jedną tygodniówkę i na planowanie kolejnego miesiąca z rozpisaniem celów i może z jakimiś tam, wiecie, elementami tego planowania, o którym mówiłam na poprzednich filmach. Ja je podlinkuję. Mam tylko taką małą prośbę albo taką wskazówkę, nie prośbę, że jeżeli dla kogoś, dla którejś z Was wrzesień to też mały styczeń, i w związku z tym sprawdza, gdzie jest w swoich planach, które już popełniła w styczniu, i chciałaby albo kontynuować te zadania, które zostały zaplanowane w styczniu, albo wymyśleć coś nowego, to bardzo Was proszę, zacznijcie od podsumowania tego, co zostało zrobione do tej pory. Ja takie podsumowanie poczyniłam. Podsumowałam cały remont, podsumowałam, wiecie, te wszystkie elementy, które były zaplanowane. Tutaj, gdzie pokazywałam Wam planowanie projektowe, o na przykład tutaj, tak, jak planowałam urządzenie balkonu, jak potem został zaplanowany remont, to jest zaplanowany remont kuchni, do tego jeszcze wszedł remont łazienki i przedpokoju, więc wszystko to zostało podsumowane. Z wszystkiego tego, że tak powiem, rozliczyłam i siebie, i swój planer, więc jakby przed wymyśleniem i zabraniem się za planowanie września, a tym samym też kolejnego kwartału, czyli października, listopada i grudnia, podsumowałam sobie wszystko to, co zostało zrobione bądź nie zostało zrobione do tej pory. I jeśli chodzi o scrapbooking, to oczywiście bardzo wiele rzeczy nie zostało. Teraz dzwonię, ja bez okna otwarte.
jeśli chodzi o scrapbooking, to bardzo wiele rzeczy nie zostało zrobione. Ja porzuciłam i nagrywanie, i scrapbooking, tak jak powiedziałam, koniec maja, gdzieś tam połowa czerwca, więc postaram się do tego wrócić. Nie jest to łatwe, ale pomyślałam sobie, że po pierwsze za tym tęsknię, a po drugie sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność. W związku z tym chcę do tego wrócić, nawet jeśli jakość tych filmów nie jest w pełni zadowalająca ani mnie, ani oglądających, to ja i tak chciałabym to robić. Na razie wypieprzyłam ze swojego życia OBS-a, film nagrywam bezpośrednio na telefon i choć nie widzę tego, co się dzieje na ekranie, to i tak chciałabym, żeby to było nagrywane. Szczególnie te filmy dotyczące planowania będą tak nagrywane, ponieważ tego, co się dzieje na biurku, kiedy ja piszę coś w planerze albo kiedy pokazuję planer, w ogóle nie widać w OBS-ie. Nie jestem w stanie ustawić tej durnowatej bieli, ani światła, ani niczego. A telefon mam porządny i telefon nagrywa porządnie film. Dopiero, że tak powiem, albo program do obróbki, albo OBS i stawiam na OBS, niszczy jego jakość. Więc na razie został wypieprzony z tego nagrywania. Idziemy tylko w telefonie. Będzie jak będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No pewnie do nagrywania scrapbookingu wrócę do OBS-a, no ale jeśli chodzi o filmy z planowania, to nie. Ok, na dzisiaj to wszystko, nie będę Was tu trzymać, więc żegnam się z Wami z mojego pierwszego filmu wrześniowego. Postaram się go wrzucić 1 września, tak żeby rozpocząć ten miesiąc od właśnie tego planowania, od opowiadania o moim nowym planerze. Powtarzam, jest to planer pełen czasu od Oli Budzyńskiej i mój niezbędnik, skraperki, okładka i wkłady są z Ogarniam się. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam dobrego dnia, dobrego popołudnia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!